Ok, zrobię grafikę. W tym przypadku weźmiemy pod uwagę bezpieczeństwo w trakcie lotu. Więc ja zrobię to, użyję tutaj powiedzmy też Canva, czyli uzupełnimy się. Przejdę do moich projektów i wpiszę Flying Logo. Zobaczmy, czy coś znajdziemy ciekawego. Chyba będę musiał wejść po prostu na bezpośrednią kategorię, a potem to wyszukam. Czyli co zrobię w tym przypadku? To wejdę na wszystkie projekty. Identyfikacja marki. No okej, okay. Tu widzimy, że kiedyś robiłem logo. Widzimy teraz podobne. I co bym chciał zrobić, to wyszukać. Znajdę fly. Wyszukamy to. Tu będzie ten problem, że nasze logo de facto będzie to jest białe, to jest różowe. Widzimy, że to jest zgrupowane. Gdybym mógł zmienić tu mamy na biało. Okej. Okay. Czyli jeśli zmienię to na biało, to nie będzie takie złe. Zobaczmy dalej. Jakiś fajny logotyp. Origami board. Wszystko są premium, ale to akurat nie. Chociaż ikonka jest premium. Możemy też się tym posiłkować. Chociaż jeśli byśmy chcieli na przykład zrobić, powiedzmy, własne logo, możemy wykorzystać Game Icons. Ja bym na przykład tu mógł pisać Fly. Mamy darmowe ikonki. Często to wykorzystuję. Użyję na przykład Flying Trout, to mam akurat rybę. Wezmę na przykład Bird. Może coś tu znajdziemy ciekawego. No, Flamingo też może się z tym kojarzyć. Background mogę ustawić na biały, ale ustawię Alpha na Zero. Teraz mogę to skopiować. Przejdę bezpośrednio do mojego Pictochart. Stąd mogę dać upload i zaploaduję to zdjęcie, które przed chwilą ściągnąłem, jako flamingo. Musimy chwilę poczekać. Widzimy, że na darmowym planie mamy 40 mega. I teraz stąd będę mógł to wrzucić. I gdy mam już to, chociaż tu widzimy, że mam białe. Bo okej, okay, zrobimy inaczej. Skasuję to i ściągnę po prostu na kolorze czarnym. Czyli co zrobię, to użyję foreground i przy naszym foreground ustawię na kolor czarny. I teraz kliknę PNG. Przejdę bezpośrednio do mojego Pictochart i użyję flamingo, który zostanie tu użyty. Moglibyśmy też wybrać inną barwę, ale już nie chcę to przeciągać, więc użyję to po prostu jako to. I stąd oczywiście będę mógł użyć. Jeśli będzie to charakterystyczne z jakąś firmą, byśmy mogli się tym posiłkować, tak? Tu możemy dać trochę niżej, a nasze logo ciut dać mniejsze. Ok, teraz jest to super. I teraz mógłbym na przykład wziąć bezpieczeństwo przy stworzach, tak bym to nazwał. Bezpieczeństwo przez. No widzimy, że no nie zmieścimy się tutaj do końca. Czyli jedyną drogą będzie zmiana rozmiaru czcionki. Mam 40. Aha, czyli tutaj no. Damy troszeczkę niżej. I myślę, że w sumie moglibyśmy dać to w taki deseń. No, chcielibyśmy, by to było oczywiście też wizualnie dobrze dostępne. Mamy ikonkę. Jest to wszystko zgrupowane, tak? Więc widzimy, że możemy dodawać link czy unlock. Jeśli teraz kliknę unlock, bym mógł to przestawić. Co zrobię w tym przypadku? Kliknę unlock. Przeniosę trochę te białe. To nam przeniosę. Teraz kliknę prawym lock. Zablokujemy to. Bezpieczeństwo przeniosę tutaj. A to, co widzimy w tym przypadku, kliknę jeszcze raz jako copy, paste i wkleimy to tu. Myślę, że możemy nawet zrobić taki de facto, jeszcze raz kliknę kopię, pattern, nie wiem, czy to w sumie by fajnie to wyglądało. Myślę, że jest ok. Więc jeszcze raz to skopiuję, kliknę copy, teraz kliknę paste. I mamy nawet teraz fajny taki graf bezpieczeństwo w przestworzach. Wygląda to świetnie. To skopiuję i bym chciał zmienić trochę może te ikonki, no bo chciałbym wykorzystywać też inne. Zobaczmy grafiki. Mamy ilustracje. Mamy shapes and icons. Czyli jeśli byśmy chcieli, to moglibyśmy znaleźć. Fotografie. Fotografie są oczywiście połączone z API Unsplash. PhotoFrame. Ok, wykorzystamy ilustrację. Nie wiem, czy tu mam wyszukiwarkę. Rename title is a my visual. Wszystko powiązane z osobami z maskami. Myślę, że znajdę coś ciekawego też.
Kurczę, nie mogę znaleźć nic ciekawego, jeśli chodzi o traveling. No, moglibyśmy też rzucić de facto własne elementy, jednak ja no, po prostu przeniosę to tak. Więc tu mam osobę, tu bym mógł to zwiększyć. Ups, raczej chcę zachować tą samą rozmiarówkę. Tak. Okej, okay. I teraz jeśli bym chciał, by to było po prostu niżej, bo widzimy też de facto, że jeśli chodzi o priorytetyzację, to nie jestem na dole, bo też chcielibyśmy po prostu, by to było zablokowane, umknąć lock, żeby to zamknąć, ale tak, żebym mógł... Aha, ile mam bring to back i bym mógł to wykorzystać, tylko że byśmy musieli oczywiście, tutaj wezmę unblock, wykorzystywać konkretne statystyki. Tu widzimy, że w tym momencie mamy taki punkt, który to zajmuje. Więc ja bym mógł też to troszeczkę zmienić. To bym zostawił to, tak. Tą osobę bym dał troszeczkę wyżej i dałbym ją trochę większą. Ok. No tutaj moglibyśmy coś takiego zostawić. Myślę, że nawet pozytywniej teraz to wyszło. Widzimy, że te grafy są tu w fajny sposób stworzone. Mamy naszą firmę. Tą postać podróży zostawię. No niech będą po prostu środki właśnie związane tutaj z pandemią. I teraz wezmę na przykład... wskazówki dotyczące bezpieczeństwa w trakcie lotu. Ok, możemy dać to ciut większe, czyli ja bym użył na przykład powiedzmy 27. Widzimy, że teraz fajnie to wygląda. Myślę, że moglibyśmy przejść teraz do ikonek. Tu mamy nasz visual do ikonek, które są trochę ograniczone. Myślę, że tutaj były używane dosyć customowe lub czy po prostu jakieś komponenty. Też widzimy, że tutaj mamy taką możliwość, że możemy tworzyć design połączeń. Więc to jest też ciekawe, bo jeśli byśmy na przykład oferowali jakieś produkty bądź usługi, to bym mógł korzystać z gotowych szablonów. Więc to jest też ciekawe, bo możemy przy infografikach robić także no, porównania. Możemy tworzyć listy i te listy mogą też mieć na przykład po prostu własne elementy powiązane powiedzmy z czymś. To już mamy gotowe, ale na przykład jeśli bym chciał wybrać coś takiego, to byśmy mogli wybrać, a następnie to stworzyć, tak? I tu widzimy, że mamy gotowe i możemy dodać własny tytuł, więc to jest też bardzo podobne. Tutaj mamy też ankietę. No myślę, że nie będziemy jej teraz wypełniać. Przejdziemy raczej do grafik. Możemy też ustawić color schema. To jest taki punkt wspólny, więc jeśli byśmy chcieli, by na przykład no, to było zmienione dla konkretnych po prostu typów, możemy to dodać. Ja myślę, że na sumie ten zielony wygląda trochę lepiej. Możemy też stworzyć swój własny, jednak będzie potrzebna do tego wersja premium. I mamy nasze grafiki. Ja przejdę jeszcze raz, tutaj nie wiem, czy mi nie chce ładować. Przy background także widzimy, że mamy możliwe zmiany. Background to jest to, co jest na kompletnie z tyłu, czyli nawet jeśli mamy coś, to widzimy, że w tym momencie to się zmieni. Możemy w każdej chwili zmienić oczywiście też po prostu jego przezroczystość. Każda z tych grafik może mieć własną zmienioną wartość. Możemy też podlinkować czy zmienić kolor, więc jeśli nam nie pasuje, moglibyśmy w tym przypadku użyć żółtą czy pomarańczową, tak? I gdybyśmy to mieli, to bym mógł także użyć ten właśnie pomarańczowy, który jest wybrany z tej palety kolorów. Rozwijając, możemy także, widzimy tutaj, stworzyć. Jeśli byśmy chcieli, to moglibyśmy na przykład dodać po prostu własny kolor i stworzyć własną paletę kolorów, która będzie w tym przypadku po prostu dostępna. Zwijając, zaoszczędzamy miejsca. Możemy też przejść tour. Myślę, że na samym początku też zalecam, abyś to przeszedł. Da ci oczywiście taki wgląd do tego, co tak naprawdę możesz tworzyć, czyli dodawania fotografii, dodawania bloków bezpośrednio stąd, maskowania obiektów, czyli widzimy, że mamy maskowanie i wrzucamy, a następnie możemy przejść do tworzenia filtrów, czyli widzimy, że wrzucamy zdjęcie. A następnie, gdy mamy nasze zdjęcie, robimy maskę. No i to jest dosyć proste. I myślę, że jeśli bym ci teraz na przykład pokazał, że jeśli byśmy mieli po prostu tutaj mamy tytuły, nawet niektóre tytuły też de facto są maskowane i mamy nawet takie gotowe presety, no już mówiące na przykład nam, że możemy to użyć przy naszych firmowych zapotrzebowaniach, tak? Miałem chyba buga, musiałem odświeżyć. Być może to było powiązane na przykład z czymś innym. No i tutaj mówiłem ci wcześniej, że gdy mamy na przykład nasz lines, to już o tym ci mówiłem, photos. Jeśli bym miał na przykład tutaj powiedzmy plain, nie chciałbym użyć tego, użyłbym na przykład plain. No i kopiując jakąś ikonkę, tak, powiedzmy
takiego, teraz to zostanie wrzucone, to w każdej chwili mogę dodać, w tym przypadku zwinąć to, zwinąć nie photos, tylko elements, gdzie mamy te elementy, design components, shapes and icons. No jeśli bym użył koło, to co bym mógł zrobić w tym przypadku, to tutaj, gdy mamy nasze koło, to bym mógł mask select and mask image icon. Czyli jeśli bym zaznaczył to z kontrolem, widzimy, że teraz mogę kliknąć maskę, shiftem przepraszam, i to bym mógł także gdzieś oczywiście tutaj udostępnić, tak? I w ten sposób mamy takie właśnie fajne okno związane właśnie z maskowaniem danych przedmiotów. No i to samo byśmy mogli udostępnić też w innych firmach, tak? Bo także nam to pomaga i możemy też to wykorzystać. Jeśli bym nie chciał, mógłbym tą osobę skasować, a następnie oczywiście tutaj pokazać jakąś wizualizację związaną z tym. A następnie widzimy, że stąd bym mógł się tym posiłkować. Teraz jeśli bym chciał odblokować to, bo jest chyba zablokowane, nie jest zablokowane. Mógłbym to dostosować, a następnie oczywiście ustawić to w kolejności innych grafów. To bym mógł zmienić i na przykład zostać właśnie w ten sposób. Wtedy bym nasz tekst przeniósł bardziej na środek i tutaj to bym też przeniósł na środek. I w ten sposób moglibyśmy to dodawać. Tu mamy dalej ikonki. Te ikonki widzimy, że są osobnymi elementami i poza ilustracjami, które są widoczne, byśmy musieli uploadować własne. Chwilowo biblioteka nie jest taka duża, jak patrzeć, i naprawdę w niektórych elementach wciąż odbiega, jeśli chodzi o na przykład Canva i możliwości, które są tam dodane bezpośrednio. Tak jak widzimy, że poza integracją tak naprawdę mamy też photoframe'y, ale jeśli chodzi o ilustrację, nie ma tego dużo. Wpiszę może tutaj, powiedzmy, tu możemy zmienić nasz tytuł, możemy zduplikować, możemy też nam pobrać przy wersji medium. Jeśli bym to pobrał jako PNG przy wersji medium, zostanie to wygenerowane. W każdej chwili możemy mieć preview. Nasz preview może mieć także inne możliwości. I teraz jest to pobierane. Ja mogę to otworzyć w folderze i widzimy, że w tym momencie jest to już dostępne. Czyli mamy bezpieczeństwo przy tworzach oraz przestworzach i taką własną grafikę. No i dalej byśmy mogli to oczywiście udostępniać. Tak, jeśli bym chciał, w tym przypadku mamy prawym, możemy w każdej chwili też dodać link, jeśli chcemy, by było hiperłącze związane. Nic nie stoi, nic też na przeszkodzie, by na przykład dodać konkretną osobę, no i zbudować z tych po prostu infografik coś, co chcielibyśmy wykonać, tak? Więc można wtedy tym się posiłkować. Tylko no tutaj mamy główne ilustracje związane z osobami, czyli mamy po prostu taką, o, chcielibyśmy użyć prowadnic, by to dostosować. Widzimy w tym przypadku, tak samo tutaj, powiedzmy, można użyć coś takiego. No i kopiując, widzimy, że dostosowujemy to do naszych potrzeb. No i można wziąć na przykład tutaj badania przed podróżą. Tutaj możemy na przykład napisać oczywiście moglibyśmy to w lepszy sposób także wizualizować. Jeśli byśmy chcieli na przykład pokazywać firmy, to na przykład też zrobię nam tutaj sprzęt medyczny na pokładzie. No i dalej widzimy, że są inne możliwości. Na przykład wykorzystywania tego. Nie ma na razie tego dużo. Myślę, że biblioteka zostanie poszerzona. Na samym dole mówiłem ci też wcześniej, że powinniśmy się zawsze podpisać, więc jeśli byśmy wzięli na przykład FlyEdu, no to moglibyśmy podpisać się imieniem, nazwiskiem bądź firmą, a następnie oczywiście dać hiperłącze do tego. No i jeśli jest to interaktywne, to co moglibyśmy zrobić, to po prostu kliknąć w tym przypadku Add Link i wtedy bym mógł pisać po prostu konkretny adres, który nas przeniesie, czyli jeśli dam edugrafia.pl
klikając OK, zostanie to dodane. I teraz jeśli wezmę to preview, widzimy, że bezpośrednio wykrywa mi łącze. No i to łącze przekierowuje nas do oficjalnej witryny EduGrafi, tak? OK, po to, że wyjdę z preview, tutaj kliknę Exit. Przy Tools widzimy, że mogę dodawać mapy. Jeśli bym chciał na przykład wybrać konkretną mapę, konkretne regiony, bym mógł się tym posiłkować. Jeśli bym wziął na przykład Polskę, Poland, widzimy, że mogę edytować naszą mapę. No i na przykład dla naszej mapy mógłbym w tym przypadku, powiedzmy, ustawić to. I w następnym materiale wykorzystam właśnie głównie mapę, by pokazać urząd statystyczny, jak na przykład wygląda populacja w całej Polsce. Zwizualizujemy to, wykorzystując po prostu jakiś graf, a następnie wykorzystam oficjalne dane w przedstawieniu własnej infografiki, wykorzystując dostępne za darmo informacje dotyczące na przykład populacji w Polsce.